bądź w Centrum Sportu. 89 FM. Centrum Sportu, magazyn siatkarski, witamy serdecznie. W pełnym składzie, Andrzej Blachaczek, Bogdan Smola i gość specjalny. O, ja wiem, czy specjalny. Gość, który jest z nami od początku istnienia tego programu. Bartosz i zawsze Gust. W grudniu się spotykamy. A teraz w innych okolicznościach przyrody. Bardzo mi miło, witam was panowie. Dzień dobry słuchaczom. Naprawdę nie spodziewałem się, że zadam ci pytanie. Co u ciebie słychać? A bardzo dobrze. Dobrze śpię. Trochę odpoczywam, chociaż można powiedzieć, że jeżeli się już nie jest tak zaangażowany w pracę, no to się ma mnóstwo wolnego czasu. Okazuje się, że mój kalendarz jest wypełniony bardzo dużą ilością spotkań i spraw, które są do załatwienia. Oczywiście przede wszystkim do nadrobienia są sprawy prywatne, które zawsze się gdzieś tam odkładało z boku, więc w tym momencie trochę tych spraw prywatnych rzeczywiście próbuję sobie ponaprawiać, a przede wszystkim spędzać więcej czasu z rodziną. Się nagle okazało, że mam wolne weekendy, co przez ostatnie 10 lat było bardzo rzadkie i myślę, że rodzina jest zadowolona, w szczególności moja żona, która wie, że dzieciaki odwiozę do szkoły, przywiozę, przy okazji będzie wysprzątane i ugotowane. Nie cieszę, że to będzie długo trwało. Znudzisz się w domu. Przyzwyczajona rodzina od tylu lat, że cię nie było, to teraz nie będzie tak łatwo, oczywiście, na początek, żeby zacząć optymistycznie. Nie, oczywiście, tak optymistycznie mówiąc, to cały czas jest coś do zrobienia. Jest jeszcze kilka spraw, które gdzieś tam były w tle. Przede wszystkim ta książka, którą teraz trzeba troszeczkę podpromować i trochę jej sprzedać. Natomiast jeszcze wspólnie z Darkiem Tworzydło planujemy zorganizować w maju taki kongres marketingu sportowego i w tym momencie w to jestem zaangażowany. Ja kibicom powiedziałem na takim spotkaniu, że robię sobie chwilowy odpoczynek od siatkówki i tak do końca grudnia, ale się nie udało, bo już tydzień później już byłem na meczu. No ciężko się tak po tylu latach całkowicie odciąć i te mecze faktycznie oglądam, to nie tylko nasze, ale również plus ligi czy innych, czy ligi włoskiej na przykład. No zobaczymy, czy to moje postanowienie, że do końca grudnia odpoczywam, a od stycznia ruszam ze swoimi nowymi planami. Zobaczymy, czy się spełni. Na razie wszystko jest na dobrej drodze. Czas masz, czyli możemy dzisiaj rozmawiać do bólu. Bartku, umawialiśmy się z półtora miesiąca właśnie z tym, że ja nie wiedziałem nic o planowanych decyzjach. Umawialiśmy się właśnie na promocję książki. Czy ty już wtedy wiedziałeś, że ten program będzie połączony z rozmową o twojej rezygnacji? Nie, to było, szczerze mówiąc, przypadkowe. Natomiast ta decyzja była przemyślana. Ona nie była z dnia na dzień. No, zresztą przy takiej organizacji, przy takim prowadzeniu klubu, tego, żeby to miało wszystko ciągłość, no to musiało być raz, że przemyślane, dwa, skonsultowane. Więc myślę, że to był dobry moment zarówno dla mnie, bo szczerze mówiąc po 10 latach skończyłem 40 lat i jestem, myślę, że w wieku bardzo dobrym dla menedżera. Pytanie, czy ta furtka, którą jedną mam, czy nie jest to czas, aby sobie pootwierać kolejne i zaangażować się w jakiś nowy projekt, bądź w jakieś takie wyzwanie, które byłoby dla mnie czymś atrakcyjnym z punktu widzenia realizowania siebie. Natomiast dla samego klubu no to moja rezygnacja i oddanie sterów Krzyśkowi Ignaczakowi w takim momencie, myślę, że też jest to dobry moment, ponieważ gdzieś tak od grudnia, stycznia już rozpoczynają się prace nad koncepcją nowej drużyny i to, żeby nowy prezes miał pełne spektrum działań, no w ten moment myślę, że był najwłaściwszy. Poza tym wydaje mi się, że to również dla dobra klubu, to znaczy nowy prezes ma czystą kartę u Adama Górala i mam nadzieję, że będzie dysponował dużymi środkami finansowymi na to, aby zbudować mocną drużynę. Pisałeś książkę nie tydzień, nie miesiąc. Czy ty, Bartek, planowałeś, że ta książka zamknie twój etap
w życiu, tak jak powiedziałeś, kończysz pewien okres w życiu, coś się zawsze kończy. Czy ty planowałeś, że napiszesz tą książkę, wydasz ją i odejdziesz z Rysowi? To znaczy tak, no myśmy się spotkali na początku tego sezonu. Ja powiedziałem, że nie jesteś przyspawany do stołka, ale tak, to wiesz, no. To tak. Raz, dwa, że kończy mi się kadencja w tym sezonie. No i też przechodziły mi takie myśli przez głowę, że może faktycznie można się zastanowić nad tym, czy ta książka, o której genezie w ogóle powstania pewnie za chwilę opowiem, to jest jakieś podsumowanie. Myślę, że wyszło tak, jak powinno wyjść. No nic się nie dzieje bez przyczyny i wydaje mi się, że faktycznie stało się to w dobrym momencie. Jakoś się to zbiegło, zupełnie przypadkowo, a myślę, że nie. Myślę, że ta książka, którą jeżeli ktoś ją już przeczytał albo planuje przeczytać, jest jakimś takim podsumowaniem tych 10 lat, ponieważ nie jest to książka stricte naukowa, raczej nazwałbym ją quasi-naukową, a oprócz tego, że jest tutaj sporo merytoryki, to chciałem przekazać troszeczkę wspomnień, takich najpiękniejszych chwil, które gdzieś tam nam towarzyszyły, tych fantastycznych, jak i tych troszeczkę smutniejszych, bo takie też się zdarzały. Na 3 maja mówi się, że ta decyzja była przemyślana, ale że w tobie coś pękło, że po prostu przestajesz się godzić na układ, o którym wszyscy w Rzeszowie mówili. Że masz mały wpływ na Adama Górala, że tak, marketing tak, ale sportowo to decyduje kto inny, ty to wszystko firmujesz, cały hejt idzie na twoje konto i że po prostu rozmowy, które się toczyły w momencie, kiedy kończy się kontrakt, doprowadziły do tego, że zrezygnowałeś. No tak, taka jest funkcja prezesa. No, godząc się na pełnienie takiego, a nie innego stanowiska, no, trzeba sobie zdawać sprawę, że sport jest dosyć brutalny, bo wygrywa drużyna, przegrywa trener w pierwszej kolejności, potem prezes. I tak jest, no i oczywiście, no po tych 10 latach te razy zbierane przy tych trudniejszych chwilach troszeczkę bolą, ale powiedzmy, że te tyle części ciała są już przyzwyczajone i staram się odcinać od jakichś takich anonimowych hejtów, jak to nazywasz, a dla mnie najważniejsza jest opinia tych wartościowych ludzi, którzy są wokół mnie i myślę, że te znajomości, które przez te lata udało się mi nawiązać, one będą trwały, zresztą takie są sygnały. No faktem jest, że rzeczywiście funkcja prezesa polega na tym, żeby gromadzić środki na to, aby trener mógł sobie skomponować jak najlepszy skład, potem technicznie doprowadzić do zakończenia negocjacji, natomiast o wyborze poszczególnych zawodników decyduje trener i potem po zebraniu tych listy życzeń trzeba to oczywiście odpowiednio ubrać w arkusze kalkulacyjne, przekazać osobom, które decydują o wysokości budżetu w większej części i po takiej akceptacji doprowadzić do zakończenia tych negocjacji. No i faktycznie być może jest tak, że to nie ja podejmowałem decyzje kadrowe, a za nie odpowiadałem, ale tak jak powiedziałem na początku, no taka jest funkcja. Przepraszam, Andrzej, zanim zadasz pytanie, ale uśmiech na twarzy nas wszystkich. Córka Andrzeja Blachaczka została mistrzynią świata w gimnastyce powietrznej. Pochwal się i jakieś szczegóły. No to przełamałeś teraz temat. No faktycznie wczoraj w Pradze zakończyły się Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej. No i tutaj zawodniczki, bo to nie tylko moja córka, ale zawodniczki z rzeszowskiego Aerial Studio, trenujące pod okiem Ani Węklar, no zrobiły mega wynik, bo przywiozły 2 tytuły Mistrza Świata i 1 tytuł Wicemistrzyni Świata. No i właśnie córa miała to szczęście, że wywalczyła... To jest niespodzianka, czy były faworytkami? Nie, to jest mega niespodzianka, bo wiemy, że w sportach gimnastycznych bardzo ciężko jest się przebić przez dyscypliny, gdzie
rządzą, królują Ukrainki, Rosjanki, prawda? I no, są te nacje, które zdominowały sporty gimnastyczne, sporty akrobatyczne, więc przebicie się na turnieju rangi mistrzowskiej już do wielkiego finału to jest nie byle jakie osiągnięcie, a przywiezienie no, tego największego medalu złotego, no to jest po prostu mega sprawa, więc żeby tylko nie było, że moja córka to jeszcze na mistrzowskim podium stanęła Daria Serwińska w kategorii 14-17 lat i na kole wicemistrzynią świata została Klaudia Taszakowska, więc no, dla Rzeszowa mega sukces i dla mnie osobiście również. Gratulacje. Gratulacje. No i właśnie, teraz musimy wrócić do, po tym radosnym przełamaniu. Bartek, ten wątek jeszcze pociągnę, który zaczął Bogdan, bo są pytania, które muszą paść w tym studiu właśnie w tym momencie. Wiesz, że była to decyzja niepochopna, przemyślana, ale na ile były to wyniki drużyny, na ile było to twoje zmęczenie materiału, na ile miałeś dość już tego ciągłego stresu, tego bycia w tym wirze, który się coraz szybciej, coraz ostrzej kręcił, a na ile czary goryczy dolała ta fala hejtu, o której ty mówisz, nie zwracam, nie czytam, ale rodzina czyta, znajomi czytają, ktoś tam podsyła ci SMS-y, więc wszyscy wiemy dobrze, że w momencie, kiedy odszedł trener Andrzej Kowal, to ten hejt w całości przelał się na kogo? Na prezesa Bartosza Górskiego, więc radziłeś sobie z tym, ale czy to też nie była taka kropelka, która tą czarę goryczy dopełniła i powiedziałeś sobie, mam dość? No, to jest wiele czynników. To gdybyśmy się tylko na jednym opierali, to trudno by było powiedzieć, że to jest decyzja przemyślana, bo byłaby jakąś tam emocjonalną. Natomiast to już faktycznie chwilę trwało. Ja miałem swoją koncepcję, którą przedstawiłem, jak ma wyglądać funkcjonowanie klubu. No, okazało się, że nie była ona zbieżna z oczekiwaniami i pomysłami, jaką mają członkowie Rady Nadzorczej czy właściciel klubu. W związku z czym no, uznałem, że faktycznie, jeżeli tak to wygląda, to trzeba dać szansę komuś, kto ma szansę poprowadzić swoją wizję. Ja nie czuję się, że nie mam żalu, to trzeba sobie tak powiedzieć otwarcie, bo to wszystko odbyło się w bardzo miłej atmosferze, jeżeli można tak mówić o takiej rezygnacji i rozmowach co do swojej przyszłości. Pewne takie być może nie zdenerwowanie, ale takie zastanowienie się, co ze mną, no być może jest. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to taki, nawet taki fragment troszeczkę mojego życia ekscytujący, no bo w tym momencie pojawia się wiele różnych możliwości. Oczywiście trzeba dokonać mądrego i przemyślonego wyboru nowej ścieżki życiowej i zobaczymy, co tam w styczniu przyniesie mi los. Pozytywne są sygnały, są jakieś propozycje z różnych branż, więc... Kuba Malke w naszym programie powiedział, że będziecie chciał każdy klub w Polsce. No to bardzo miłe z punktu tego, że tak Kuba o mnie mówi. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sport, to mam dość mocną markę. I powiem szczerze, że takie propozycje ze świata sportu już padły, ale to też jest do zastanowienia się przede wszystkim przeze mnie, czy ja faktycznie w tym sporcie chcę zostać, czy raczej nie wrócić do biznesu, być może wrócić na uczelnię, zrobić doktorat, o którym myślę od iluś tam lat, być jakimś tam doradcą dla, tak się to mówi w języku marketingowym, freelancerem, czyli takim wolnym strzelcem. No zobaczymy. No jeszcze sobie daję chwilę czasu. Chociaż miałem ostatnio takie spotkanie, bo jeżdżę po swoich partnerach, sponsorach, znajomych, z prezentami mikołajkowymi, którymi też tutaj przyjechałem, czyli z moją książką. No i są takie bardzo, bardzo sympatyczne relacje. To trzeba sobie powiedzieć, że to mnie przede wszystkim cieszy, że te relacje wcale się nie opierały właśnie na wynikach drużyny, tylko na profesjonalnych relacjach biznesowych i nie tylko, bo udało się nie tylko zbudować to powiedzmy
w takich relacjach formalnych, ale również nieformalnych. Po prostu się lubimy, bardzo się szanujemy. Wiele osób żałuje tego mojego kroku, ale po krótkiej rozmowie rozumieją. I niektóre opinie są takie, że albo będę czekał długo na propozycję, bo z takiej pozycji to różnie może być z tymi wyzwaniami, ale z drugiej strony jeżeli coś chciałbym zrobić swojego, no to też deklarują swoje wsparcie. Bartek, pojawiło się bardzo ważne stwierdzenie i ja do niego wrócę, bo nie chciałbym, żeby w tej audycji to zginęło gdzieś w natłoku tych wszystkich informacji, które tu się pojawią. Kiedy spotykaliśmy się na początku sezonu, powiedziałeś, że mój kontrakt dobiega końca. Nie wiem, czy będzie przedłużony, czy ja będę chciał przedłużyć, czy prezes Adam Góral będzie go chciał przedłużyć, więc myśląc logicznie, mogłeś spokojnie dojechać do końca umowy i wtedy ona by sobie wygasła i albo rezygnujesz, albo właściciel nie przedłuża tej umowy, ale ty powiedziałeś dzisiaj, patrzyłem na dobro klubu, bo właśnie grudzień, styczeń, luty to jest ten okres, gdzie buduje się zespół na rok następny i no, nie owijajmy w bawełnę. To świadczy również o twojej wielkiej odpowiedzialności i trosce o klub, bo mogłeś to blokować i trzymać się do końca obowiązującej umowy. Odchodząc, dajesz szansę na pełne budowanie składu na nowy sezon. No tak, no czasem ktoś powie, że ja nie mam jakiegoś takiego ego, że ja koniecznie muszę być prezesem, muszę się trzymać za wszelką cenę. Były ku temu oczywiście narzędzia, ale tak jak powiedziałeś, no ja życzę temu klubowi jak najlepiej i ta decyzja myślę, że pozwoli z jednej strony na swobodę dla Krzyśka Ignaczaka, wprowadzenia swojej wizji wspólnie z trenerem, zbudowania tego klubu, zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych i być może troszeczkę otarcia łez i dawaniu nadziei na lepsze jutro dla wszystkich naszych kibiców, którzy są z nami. Ja powiem tak, że ta moja wątpliwość, która no, pewnie było słychać w tych poprzednich audycjach, czy faktycznie to kontynuować, ona rosła i myślałem sobie, że faktycznie dla mnie, dla osoby, która lubi nowe projekty, tym projektem mógłby być na przykład praca nad rozbudową hali pod promień i wprowadzaniem tego wszystkiego, co tam sobie wymyśliliśmy wspólnie z miastem i z architektem. To byłoby jakieś nowe wyzwanie. Być może ta rozbudowa w końcu nie doszła do skutku. Miejmy nadzieję, że dojdzie centrum lekkoatletyczne, tam też będzie mnóstwo roboty. Ja powiem, jest naprawdę wiele, wiele do zrobienia zarówno w sporcie w Rzeszowie i na Podkarpaciu, w biznesie też jest troszeczkę miejsca, jest myślę, że w tym momencie dobry okres dla pracowników. To powiedziałem, nie mam ego, ja nie muszę być prezesem, można spokojnie zejść niżej, lubię być też troszeczkę w cieniu i ciężko pracować nad nowymi projektami albo nad powiedzmy biznesowymi projektami, które gdzieś tam mają jakąś taką ścieżkę wznoszącą i taki jest mniej więcej mój cel, aby no bo powiem szczerze, no te propozycje, które są ze świata sportu, to one nie są, znaczy są z Rzeszowa również i z Podkarpacia, ale również są z Polski. Zobaczymy, w jakim kierunku to ewoluuje. Nie mówię na razie nie. Trzeba sobie spokojnie usiąść, przede wszystkim przeżyć rodzinnie świąteczny czas, a później się zastanawiać, co dalej. To był bardzo długi okres, Bartku, i musimy go spiąć jakąś klamrą. Wiemy, jak to się skończyło, wiemy, dlaczego tak się skończyło. W pamięci również mamy ten okres, kiedy obejmowałeś funkcję prezesa zarządu Assekuresowi. Natomiast ja chciałbym sięgnąć pamięcią do samych początków. Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z Resowią, z Assekuresowią? Co wtedy skłoniło cię do podjęcia wyzwania? Co skłoniło cię do wejścia w klub? Co wtedy robiłeś? Chciałbym, żebyśmy klamrą ten okres czasu zamknęli, wracając właśnie do korzeni. Ja to wszystko pamiętam.
A ja to jeszcze opisałem. To jest, jest to opisane w epilogu. Skąd się to w ogóle wzięło? No przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że ja z Resowem jestem związany od dziecka. Wychowałem się na osiedlu resowiackim. Tam nikt sobie nie wyobrażał innej miłości niż do biało-czerwonych barw. No, może miałem troszeczkę łatwiej, bo nie byłem w żadnych strukturach kibicowskich, po prostu grałem w Resowi i miałem troszeczkę takiej taryfy ulgowej na osiedlu, bo byłem ten, który gra, tak, w poszczególnych kategoriach, młodzikach, trampkarzach, juniorach, potem w drugiej Resowi. No ale w wieku 16 lat, w pierwszej albo w drugiej klasie liceum, miałem wymagające, zresztą to nieopodal, czwarte liceum ogólnokształcące i trzeba było sobie powiedzieć, czy faktycznie rozwijać się jako piłkarz, gdzie no, perspektywy tutaj na Podkarpaciu nie były zbyt wielkie, czy no, skupić się na tej nauce, no bo stawało się coraz bardziej wymagające. Wybrałem to drugie. Nie myślałem o tym, że stanę się działaczem sportowym, będę działał na rzecz Resowi, ale po 7 latach pracy w Asseco Poland, bo tam nie można powiedzieć, że zaczynałem, bo na studiach już robiłem inne rzeczy, między innymi tutaj na stażu w Radiocentrum również, jako dziennikarz w agencjach reklamowych, w banku, więc trochę tych doświadczeń było, ale myślę, takim pierwszym prawdziwym moim doświadczeniem zawodowym była praca w Asseco Poland. I tam poznałem fantastyczną osobę, Adama Rusinka, świętej pamięci. My się bardzo polubiliśmy, chociaż no, Adam Rusinek no, budził taki troszeczkę nawet strach, bo miał taką groźną marsową minę, miał taki wąs i był postawnym facetem. To był obraz człowieka, którego się nie znało, prawda? Tak, to był obraz człowieka, którego się nie znało, natomiast robiliśmy kilka rzeczy. Znaczy ja robiłem dla sektora banków spółdzielczych, bo Adam był wiceprezesem odpowiedzialnym za pion banków spółdzielczych. Robiłem kilka takich inicjatyw, między innymi konferencje i jak zorganizowałem taką bardzo udaną konferencję w Zakopanem, bodajże mieliśmy troszeczkę czasu. No i Adam stwierdził, no to chodź coś sobie jeszcze tam po kolacji, może coś obejrzymy. No i wybraliśmy jakąś tam czarną komedię z takim abstrakcyjnym humorem. Obejrzeliśmy to wspólnie. Wspólnie się dobrze bawiliśmy. Okazało się, że mamy podobne zainteresowania filmowe, muzyczne i tak zwyczajnie nam jest dobrze ze sobą. I nie wiem, co, no wtedy Asseco już było zaangażowane w ten projekt siatkarskiej Resowi, a Adam bardzo mocno to wspierał i stwierdził w pewnym momencie, a może byś tak pojechał na ten jeden wyjazd na europejskie puchary, znasz język, znasz procedury, możesz to wszystko wczytać i dobrze poprowadzić. No stwierdziłem, dlaczego nie, spróbuję. I tak sami dobrze wiecie, że jak się już troszeczkę zobaczy, będzie bliżej tego sportu, no to człowiek czuje to zaangażowanie i stwierdza, że to jest coś fantastycznego i się tak trochę rzuciłem w tą szaloną przygodę, bo ta propozycja dość szybko padła, po jednym czy po drugim wyjeździe, a może byś przeszedł do klubu. A stwierdziłem, no byłem młody, odważny. A ja wtedy rozmawiam z Adamem Góralem, nie znając, przepraszam, z Adamem Rusinkiem, nie znając ciebie, i pytam się, Adam, kto to jest? Przyszły prezes Resowi. Tak, to tylko pokazuje, jaką fantastyczną osobą był Adam Rusinek, jak przewidującą, bo to on stworzył zręby tego, jak to ma funkcjonować. Jego wkład w budowanie tego klubu jest nieoceniony. Najbardziej żałuję tego, że nie dało było mu poznać smaku Mistrzostwa Polski, bo do tego dążył i to było jego marzeniem. I myślę, że on był głównym twórcą tego sukcesu, który potem wspólnie przeżywaliśmy. Ja troszeczkę nie mówię, że tylko Adam, bo to w to było zaangażowanych mnóstwo osób, oczywiście zaczynając od Adama Górala, wszystkich ówczesnych działaczy Resowicz, Marka Borejki, Marka Karbarza, Wieśka Radomskiego, no, trenera Sucha, no i przede wszystkim sponsorów, którzy byli od samego początku. Ja to tylko troszeczkę poukładałem, także i poprowadziłem tak, żeby ten klub organizacyjnie był
taką marką dość mocno. Myślę, że się to po wielu latach udało. Było wiele sukcesów, fantastycznych chwil, dlatego ja zachęcam do przejrzenia tej książki, bo te chwile i te zdjęcia są w niej poopisywane. Ja to wspominam jako fantastyczny okres doświadczenia. Rzucenie troszeczkę na głęboką wodę, ale okazało się, że dość dobrze w niej pływałem. I to ja już się w tym momencie... Ale powiem, uczyłeś się też. Oczywiście. Uczyłeś się. Ale ja nie mówię, że uczyłeś się, tylko po prostu zrobiłeś menadżera sportu, studia podyplomowe, takie inne rzeczy. To nie tylko, że uczyłeś się z życia, ale normalnie po ludzku się uczyłeś. No, tak, no ja wychodzę z założenia, że nikt nie jest doskonały, nie zna recepty nie ma recepty na wiedzę i na szczęście. Trzeba się uczyć od lepszych i zaczynałem oczywiście podglądając te najlepsze kluby. Wówczas najlepsza była Skra Bełchatów, ale również patrzyłem się na ligi zagraniczne piłkarskie, w jaki sposób jest to skonstruowane i wyciągałem wnioski, adaptowałem je troszeczkę do naszego środowiska i po tych wielu latach to sobie mogę powiedzieć, że ja się tak naprawdę nie boję wyzwań, bo zarówno wszystkie te aspekty menedżerskie, zarządzania, samych negocjacji, politykę sprzedaży, związanego z tym marketingu, a przy okazji bycie osobą publiczną, bo w biznesie jest tak, że oczywiście można sobie jakiś projekt biznesowy opisać, znaleźć ryzyka, unikać tych ryzyk, poszukiwać swoich szans, ale jest to troszeczkę w cieniu, tak? No bo to jednak ten biznes nie jest takim na świeczniku, a tutaj wszystkie decyzje, które gdzieś tam się podejmowało, od razu było kwestionowane bądź krytykowane przez szerokie gremium zarówno mediów, jak i samych kibiców, więc po tych 10 latach czuję się mocniejszy, tak? No, plecy są dość twarde, inne części ciała również, a to, co w głowie, to w głowie pozostało. Bartek, odpowiedziałeś, że jesteś od dziecka rysowiakiem, bo to tak przeważnie jest, że jak się rysowiakiem człowiek rodzi, to już nim umrze. Ale Asseco cię postawiło, Adam Rusinek zrobił cię na początku wiceprezesem, szkoliłeś się do funkcji prezesa, ale jedno, co będą ci zarzucali przez te 11 lat, to jest to, że nie umiałeś sobie poradzić z równowagą między korporacyjnością a historią tego klubu. Jak ty to oceniasz? Jak można było złapać tą równowagę między korpo a historią Resowi? To jest moim zdaniem tak duże zgeneralizowanie tej takiej opinii. Ona się kiedyś tam pojawiła i jest rozdmuchana. Moim zdaniem ma oczywiście każdy swoją rację, może to interpretować na różny sposób. Ja absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o dbałość o historię i o to resowiackie serce, bo to stawiałem sobie przede wszystkim na pierwszym miejscu. Były różne historie w trakcie tego mojego zarządzania tym klubem, że to mogło pójść w różną stronę. Ja tylko przypomnę całą tą historię z... Ale dlatego, to jest pytanie podchwytliwe, bo my nie znamy kulisów. Ile ty musiałeś walczyć, żeby ta historia była w Asseco, a pretensje są o to, że więcej było korpo? Znaczy, jeszcze tak wracając do tego korpo. Oczywiście przychodziłem z jakiejś tam korporacji. Ja przychodziłem do Asseco, byłem 167 pracownikiem. Teraz firma ma ponad 20 tysięcy pracowników, więc pamiętam fantastyczne te lata, kiedy myśmy w takich młodych zespołach pracowali. W ogóle nie liczyliśmy czasu. Przychodziliśmy w soboty rano całymi rodzinami. Budowały się super relacje i fantastyczny czas. Wszystko robiliśmy w zasadzie sami. Natomiast kluby to są przedsiębiorstwa, więc one muszą działać na jakichś zasadach, na którym się opiera biznes, czyli muszą mieć budżety, muszą mieć płynność finansową, muszą mieć struktury, muszą mieć kompetencje, muszą mieć procedury, tak żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. I jeżeli jest to korporacyjność, to tak, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ten klub w tym momencie nie pływa, nie jest takim doraźnym bieganiem z kapeluszem i zbieraniu, bo brakuje na wyjazd. Tylko to wszystko jest przemyślane i wiemy, na czym stoimy w każdym momencie funkcjonowania klubu. Natomiast wydaje mi się, że ja dość mocno broniłem tej resowiackości tego klubu.
W szczególności najbardziej takim trudnym momentem był moment, kiedy był pomysł, żeby zrezygnować z nazwy Resowiat. Zwłaszcza po tych ekscesach związanych ze słynnym transparentem. Natomiast udało mi się znaleźć wspólnie z prezydentem Sienką i z prezydentem Ferencem rozwiązanie. Ja zaproponowałem, aby posłużyć się, bo wygasała nam umowa na korzystanie z nazwy Resowia, którą mieliśmy od sekcji piłkarskiej. Natomiast znalazłem taki, myślę, argument, który później stał się wiodący, czyli wykorzystanie łacińskiej nazwy Rzeszowa. Udało się to wprowadzić na sesję Rady Miasta i dzięki temu ta Resowia w nazwie pozostała i to uważam, że to jest duży sukces i myślę, że nawet ten zbitek, który gdzieś tam powstał, bo w tym momencie oczywiście Resowia i Sowia to są takie marki same w sobie, ale ten nawet zbitek marketingowy, który powstał, czyli Asseco Resowe, jest czymś funkcjonującym ogólnie i myślę, że dla jednej i dla drugiej strony jest dużą wartością. No właśnie, tu uprzedziłeś moje pytanie i ja znowu ten wątek jeszcze trochę rozwinę, bo tak jak pojawia się hejt, że za dużo korpo, za dużo tej wielkiej firmy w klubie sportowym, a za mało klubu sportowego, to powiedzmy raz jeszcze, bo ty to dzisiaj potwierdziłeś. Gdyby nie Bartosz Górski, prawdopodobnie Resowi nie byłoby w nazwie klubu. Gdyby nie Bartosz Górski, być może nie byłoby biało-czerwonych pasiaków. Nie, to za dużo. Nie, to jest, nie, to aż tak, nie mówmy, bo faktycznie to była inicjatywa kilku osób i dzięki ich życzliwości i wspólnej pracy udało się to utrzymać. Natomiast też jeżeli chodzi o tą resowiackość, to myślę, że Ale to wsparcie kibiców, tych mas ludzi, których miałeś, to ułatwiało ci rozmowy. Ja się zgadzam z Andrzejem. Ty byłeś reprezentantem ludzi, no bo ktoś musiał rozmawiać o tym z Adamem Góralem, nie mógł rozmawiać z każdym kibicem. Ale to wsparcie ludzi pokazało również, że Asseco nie wiem ile ma tam, 30 lat, a Resowia 1905. Ja myślę, że takim wyrazem tego, że te wartości zostały zachowywane są też, myślę, moje relacje z SSPS-em. Tak. I to, co zrobili przy moim pożegnaniu podczas meczu z Bydgoszczą, to był taki moment, w którym, jak potem napisałem, że mi po prostu zabrakło oddechu. Ja nie wiedziałem, co powiedzieć, bo zobaczyłem ten wielki baner, te podziękowania. Byłem autentycznie wzruszony i stwierdziłem, że faktycznie te 10 lat takiego dialogu, no bo myśmy ze sobą rozmawiali, tego może nie, myśmy tego na zewnątrz nie... Ja znam, nigdy nie było, żebyśmy się nie dogadali. No nie było. Nigdy. Były kompromisy, były różne, ale nigdy nie było, żebyśmy się nie dogadali. No dobrze, już tak nie cukrujmy, trudne momenty też były. Ja też musiałem w pewnym momencie postawić na swoim i powiedzieć, że tak będzie. Mimo tego, że gdzieś tam kibice oczekiwali czegoś innego. Natomiast to, co powiedziałem, ja sobie niezwykle cenię tą współpracę z klubem kibica, tą ich sympatię, to, że my się gdzieś tam spotykamy i to jest, jak się widzimy, to jest zawsze uśmiech i chęć uściśnięcia ręki i porozmawiania w bardzo sympatycznej atmosferze, a nie udawania, że się nie znamy. Jak mówię, wychodziłem na ten parkiet i poczułem, że faktycznie ta Resowia już mi będzie zawsze towarzyszyć, tak jak powiedziałeś, do końca życia. Życzę temu klubowi jak najlepiej. Życzę Krzyśkowi, żeby udało mu się wprowadzić to, o czym mówi. Ja będę temu mocno kibicował. Natomiast będę się już troszeczkę z boku temu przyglądał, a kibicem będę zawsze. Krzysiek Inaczak tydzień temu powiedział, że on toczył rozmowy z Adamem Góralem, aby objąć funkcję dyrektora sportowego. Że twoja rezygnacja sprawiła, że te rozmowy przekształciły się i rozbiło funkcję prezesa klubu. Nie było szans się dogadać z Igłą? Czy ta koncepcja, o której mówiłeś, że nie dogadałeś się z właścicielem, dotyczyła również Krzyśka Ignaczaka? Nie dało rady dogadać się, ty zostajesz prezesem klubu. I tak jak mówisz, jakby to zwał,
Czy ty zostajesz nad prezesem, czy ty zostajesz prezesem, a Krzysiek Ignaczak bierze się za sprawy sportowe? Nie było szans się dogadać. Był taki pomysł i myślę, że nawet on, bo ja rozmawiałem z Krzyśkiem i był faktycznie taki pomysł, żeby stworzyć taki duet, natomiast rozumiem decyzję właściciela o tym, żeby to zdecydowanym ruchem odciąć i ja to rozumiem. Rozumiem, czyli wy byliście skłonni się dogadać i pracować w tandemie. Ja nie mam problemu ze współpracą z ludźmi, którym też leży na sercu dobro klubu, wie jak to powinno funkcjonować i ma swój pomysł, a ja miałbym go w tym wspierać. Natomiast też rozumiem drugą stronę. I tak jak powiedzieliśmy sobie na samym początku, to był dobry moment, żeby w tym momencie podjąć taką, a nie inną decyzję, aby dać pełnię władzy prezesowi do podejmowania wszystkich decyzji. No, myślę, że byłoby mu troszeczkę łatwiej, gdybyśmy pracowali na początku w duecie. Natomiast ma do ogarnięcia nie tylko sprawy sportowe, natomiast myślę, że klub, który jest bardzo dobrze zorganizowany, z ludźmi, którzy... Tak, ludzi, którzy byli z tobą od początku. Tak, więc tutaj... Ale Igła to podkreśla, przepraszam, Krzysztof Ignaczak, podkreśla to na każdym kroku. I myślę, że Krzyśkowi bardzo mocno w tym pomogą i o te sprawy organizacyjne do końca sezonu. W trakcie funkcjonowania roku nie ma się co martwić, a później przy budowaniu budżetu ja służę swoim wsparciem w każdym momencie. Andrzej zapytał cię o początki twojej przygody z Asseco Resowią, a ja cię zapytam, wchodziłeś do polskiej siatkówki bez układów, nie byłeś zawodnikiem, nie byłeś rozpoznawalną osobą, to wszystko po prostu musiałeś zgłębić i sprawdzić to na żywym organizmie. Czy Krzysiek Ignaczak wchodzi w kompletnie innym momencie? Klub organizacyjnie ustalony, na którym się na pewno zna mniej niż na sprawach sportowych. Zostawiasz klub fantastycznie ustawiony organizacyjnie, nie do końca sportowo, no ale na tym ja myślę, że to jest zamysł prezesa Górala. Łatwiej jest tak wchodzić i wszystko sprawdzać, czy łatwiej jest wejść tak jak Krzysiek Ignaczak, on jest w środowisku, on ma do wszystkich telefony, on do wszystkich może zadzwonić, poprosić, spotkać się z wszystkimi. Krzysztof Ignaczak jest na ty, jemu jest łatwiej niż było tobie. Ja myślę, że zdecydowanie łatwiej. To czy mówisz, no, te kontakty ma znakomite. Ma wiedzę, jak to funkcjonuje. Może nie na poziomie funkcjonowania walnych zgromadzeń i tak dalej, ale to jest do nauczenia. Ja powiem tak, są różne modele, jeżeli chodzi o budowanie zespołu i są modele takie, w których to prezes się zajmuje całą sferą sportową. W niektórych klubach jest tak, że całkowicie odpowiedzialność za konstruowanie składu i rozmowy bierze na siebie trener. I tak jest na przykład w Gdańsku, gdzie trener Anastazji jest nie tylko trenerem, ale w zasadzie menedżerem. I jak rozmawiam z prezesem z Gdańska, z Darkiem Gadomskim, którego serdecznie pozdrawiam, to mówi, że ta cała sfera leży w gestii trenera. I wydaje mi się, że trener Kretu również jest tego typu trenerem, a Krzysiek będzie dla niego wsparciem i pomocą. To, co wspominałeś, że ja wchodziłem w to środowisko, ja się tego środowiska uczyłem, ale i nie byłem takim pokornym. To jest hermetyczne środowisko. Powiedzmy sobie szczerze, to jest hermetyczne środowisko. Tam ludzie z zewnątrz są długo obserwowani, zanim zostaną dopuszczeni do stołu. Tak, na początku się temu przyglądałem, potem miałem swoje pomysły, potem te pomysły starałem się artykułować i zachęcać do zmian. No nie byłem pokornym prezesem, znaczy miałem swoje zdanie, nie godziłem się na niektóre sytuacje i zresztą
mam troszeczkę taki, że może zarzut w stosunku do samego siebie, że być może za słabo to robiłem, może za mało, za małą grupę ludzi, którzy gdzieś wokół tego są, przekonałem do tych swoich pomysłów, bo wiedziałem, że my jako siatkówka mieliśmy dwa razy przynajmniej, albo kilka razy szansę na to, aby stać się taką perełką wśród dyscyplin sportowych w naszym kraju. Zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, drugi raz zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. Mamy czołową ligę w Europie. No, troszeczkę zostało to zmarnowane przez różne historie, a mogliśmy stworzyć taką transparentną, świetną organizację z biznesplanem, z klarownym budżetem, z umiejętnością pozyskiwania środków zewnętrznych, bo trzeba sobie też pamiętać, że liga jest najlepszym produktem, jeżeli chodzi o środkówkę. Nie samej kluby, ale właśnie liga i zbudowanie odpowiedniego budżetu, pozyskanie takich partnerów, którzy widzą, że te swoje finanse, które przekazują odpowiedzialnym osobom na podstawie dokumentów i regulacji, regulaminów, czy samej strategii, która jest zbudowana na lata, ona się nie zmienia, nie ma takich historii, jak chociaż, które w tym sezonie chociażby się wydarzyło. No to troszeczkę zostało zmarnowane. Troszeczkę to zostałem w pewnym momencie dość brutalnie sprowadzony na siebie, ale ja się tak nie poddawałem, bo ta łatka, którą gdzieś tam po prezesie Grodeckim, czyli tej czarnej owcy siatkówki, która się nie, która ma inne podejście, inne spojrzenie na to, jak powinna funkcjonować cała liga, a potem w jakiś taki miękki lub czasami bardziej brutalny sposób przylgnęła do mnie. Ja absolutnie nie mam z tym problemu. Wiem, że mogę sobie każdego dnia spojrzeć w lustro. Mam kilka tych luster w domu i na nie spoglądam. Kończę tą współpracę z Asekoresowym, ale mogę spać spokojnie. To wszystko było realizowane w sposób bardzo uczciwy i rzetelny. Więc tak jak mówiłem, zasypiam, poduszka jest miękka wieczorem, sen jest kojący, a rano przejrzę się, no nie poprawiam fryzury, co prawda, ale się przeglądam. Menadżer sportu definitywnie kończy twoją przygodę ze sportem. Chcesz być teraz menadżerem, nie wiem, biznesu, otworzyć firmę doradczą, generalnie doradzać nawet firmom, które chcą stworzyć coś takiego, co stworzyło Asseco z Resowią. Chcesz się sprawdzić w biznesie? No już w biznesie byłem. Wiem, w jaki sposób to funkcjonuje, z jakimi mechanizmami się... No w sumie jest to zarządzanie przedsiębiorstwem. Czy to jest klub sportowy, czy to jest firma X? No tak jak powiedziałem, no, zarządzanie klubem jest o tyle być może niewdzięczne w pewnym momencie, że faktycznie jest obarczone dużą podatnością na opinię publiczną. W biznesie jest troszeczkę, tak mówię, to bardziej schowane. Tego nie wykluczam, absolutnie. Takie propozycje się pojawiają, są dosyć kuszące, więc być może będzie to biznes, być może zostanę w sporcie. Tego nie wiem. Myślę, że książka, która gdzieś tam podsumowuje ten okres mojej pracy, pokazuje, można też powiedzieć żartobliwie, że zacząłem pisać CV i się troszeczkę rozpisałem. Właśnie, ale jak długo ją pisałeś i jak często zmieniały się opinie, które są w finale, w książce wydanej? Sam proces pisania nie był długi. To w ogóle powstało, taki pozytywny bodziec do zamknięcia tego w jakieś ramy, to powstał po spotkaniu z rektorami Politechniki Rzeszowskiej, czyli panem Masłowskim, panem Ostaszem, przy wsparciu pana rektora Markowskiego, bo tutaj były plany stworzenia takiego kierunku zarządzanie w sporcie, czy sport i być może... Cały czas są aktualne. Rozmawialiśmy o tym, kiedy Politechnika podpisywała umowę z CWK, z piłką nożną, z lekką atletyką, w ogóle ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Resowia. Rektor Markowski potwierdził, że takie są plany. Tak, i padło takie pytanie, czy ja mam jakieś materiały, które mogły później służyć studentom. Stwierdziłem, że mam, bo trochę tych prezentacji było, troszeczkę opracowań, trochę wywiadów.
No i stwierdziłem, że to zbiorę w jedną całość, a jestem, mam taki charakter, że jak już się za coś biorę, to staram się to robić porządnie, więc powstało, myślę, że porządna rzecz, dobrze wydana dzięki wsparciu partnerów tego wydania, bo postawiłem na self-publishing, tak się to nazywa, czyli żadne wydawnictwo, żadnych dziennikarzy, którzy wspólnie ze mną to pisali. I sam proces trwał jakieś, myślę, że niedługo, bo 3 miesiące. I tutaj większych zmian, powiem szczerze, w samym tekście nie było, nic się tam nie zmieniało. Bardziej polegało to na jakichś takich refleksjach, czy to robić, czy nie robić, czy wydawać, czy nie wydawać, czy kończyć, bo potem sam proces składania, żeby to było efektowne, ładne graficznie i dobrze się to czytało, czyli tam powiedzmy jakieś takie zamiany rozdziałów, akapitów, tak żeby jeden wynikał z drugiego, żeby miał te ręce i nogi, a poza tym uzyskanie stosownych zgód na wykorzystanie logotypów, no to się wszystko przesunęło i trwało blisko rok. Ja też oczywiście miałem mało czasu. Wiem, że sam tą książkę wydałeś z własnych środków. Tak, i przy wsparciu partnerów, więc to jest takie troszeczkę ryzyko. Natomiast, tak jak mówię, no, do samego końca były te wątpliwości, ale jak już to nabierało takich realnych kształtów, to stwierdziłem, że szkoda tej pracy, faktycznie trzeba to wydać. Zresztą ja już to przeczytałem tą książkę chyba z 500 razy. Już tam nie widzę niektórych rzeczy i mam nadzieję, że czytelnicy zauważą. Ja czekam w ogóle na jakieś opinie, czy faktycznie da się to czytać, czy jest dla nich to wartościowe, czy ta wiedza, która gdzieś tutaj jest zawarta, one troszeczkę rozświetlają taką wizję, jak funkcjonuje klub sportowy, a przy okazji trochę tych wspomnień się udało w niej zawrzeć. To ja przy okazji kilka pytań, ale za to krótkich. Ty również możesz krótko odpowiadać, nawet tak lub nie. Menedżer sportu, zarządzanie klubem w praktyce. Tytuł taki, który pokazuje, że temat może być bardzo obszerny i o konkretach nam tak naprawdę nie mówi nic. W związku z tym ja skonkretyzuję i króciutko. Czy są w tej książce jakieś anegdoty o siatkarzach? A zdecydowanie. Czy są jakieś ciekawe zdjęcia? Są ciekawe zdjęcia. Czy znając ciebie, są tam załączone jakieś tabele i wykresy? Jest sporo tabeli i wykresów. Czy jest, proszę pana, oprócz merytorycznej wiedzy, czy są jakieś praktyczne komentarze? Tak, gdyby tak nie było, drogi panie redaktorze, nie miałbym takich krótkich kasówek reklamowych na okładce książki. Zgaduję, że są tam również te największe sukcesy, czyli udział w Final Four, zdobycie tytułów mistrza Polski. Tak. Tak. Czy dowiemy się czegoś na temat organizacji samych meczów? Tak, jest to opisana cała procedura, w jaki sposób to wygląda. Czy dowiemy się więcej szczegółów na temat sponsorów, czyli coś, co do tej pory było twoją tajemnicą? Tak, chociaż ten know-how jest trochę ograniczony i ten proces jest zmienny dla każdego w zasadzie partnera, z którym się rozmawia. Nie jest to książka, ona w ogóle ten sam tytuł i podtytuł jest być może wstępem do rozwinięcia w formie doktoratu, więc ona jest, powiedzmy, nazwijmy to taką komercyjnym wprowadzeniem. Później książkę należałoby przepisać w zasadzie raz jeszcze według wymogów ministerialnych, obudować ją badaniami, dopisać jakiś suplement czy drugą publikację i w zasadzie ten wstęp do doktoratu jest gotowy. Czy ty ją pisałeś dla ludzi, czy pisałeś ją dla siebie, ale po 500. przeczytaniu stwierdziłeś, wydam? Ja nie wiem, wiesz, bo ja tak się zastanawiając, nawet nazywając sam siebie autorem, mam spore wątpliwości, bo faktycznie jakieś tam doświadczenie dziennikarskie mam i to pisanie w miarę przychodzi mi. Ja nie chciałem się też posługiwać takim językiem sensu tym marketingowym, bo ona byłaby dla wąskiego grona ludzi, być może bardziej merytoryczna i w taki sposób również mogłem ją napisać. Podjąłem się takiego zabiegu, żeby to w jakiś sposób połączyć. Czy to wyszło, no to niech już to oceniają czytelnicy. Myślę, że autor pisze też dla siebie, no bo to coś wychodzi z niego. Natomiast ma taką chęć, żeby się tą wiedzą w tym przypadku podzielić, żeby troszeczkę tych wątpliwości rozwiać. Jest
niektórych fragmentach taką ściągawką, żeby pokazać, jak skomplikowaną dyscypliną siatkówkę. Myślę, że to jest wyrazem też docenienia wielu ludzi, których nie widać tam na pierwszym planie i którzy mają, a mieli ogromny i mają ogromny wpływ na to, czy się osiąga sukcesy, czy też nie. Mam tutaj taką dużą rozmowę z Kamilem Sołoduchą i myślę, że kibice w tym momencie docenią i zobaczą, jak wygląda taka praca, statystyka, ile to czasu zajmuje, jaką ilość kodów trzeba wpisywać podczas samego meczu, ile to tak naprawdę zagadnień trzeba analizować na bieżąco, żeby no to, co my widzimy na przyjęcie, rozegranie i atak, no to jest składowa tak wielu czynników, dlatego ja co roku powtarzam, że im dłużej jestem w siatkówce, tym mniej o niej wiem. To ja jeszcze z tych krótkich pytań, słuchaj, gdzie tą książkę można nabyć? Tę książkę można nabyć na Wyspie Asekorysowi. Tu dziękuję Krzyśkowi, że zgodził się na to, żeby tam była dystrybuowana. Również w sklepie internetowym Asekorysowi. Myślę, że w tym tygodniu również pojawi się na Kup Bilecie, czyli tam na jednym z największych portali sprzedających bilety na wydarzenia sportowe i nie tylko. I na chwilę obecną przewiduję, że no taka, powiedzmy, moja praca związana z dotarciem do osób zainteresowanych bezpośrednio, no to myślę, że to jest wystarczający model dystrybucji. To jeszcze dopytam w imieniu naszych słuchaczy, czy będzie jakiś egzemplarz do wygrania na antenie Radia Centrum i w mediach społecznościowych, na przykład na naszym radiowym Facebooku? Tak, zostawiam na razie jeden egzemplarz dla słuchaczy, natomiast jeżeli będzie takie zainteresowanie, to przekażę również następne, aby w waszych mediach społecznościowych takie nagrody przekazać. Bartku, nie wiem, czy nie zdradzę tajemnicy szatni, ale my rozmawialiśmy i w twoim gabinecie, i przed programami, i po programach, troszeczkę na rzeczy nieoficjalne. Ja do dzisiaj w swojej skrzynce mam materiały, które mi przesyłałeś, które próbowałeś przeforsować w różny sposób na spotkaniach PLS-u, Polskiego Związku Piłki Siatkowej. I zostawiasz to? Czy masz wybory w PZPS-ie są za 2 lata. Czy masz w perspektywie walczyć o te swoje pomysły? Bo tak, poparcie było, wszyscy kiwali głową, tak, 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 przechodziło do głosowania, beton po prostu zachowywał się jak beton. W książce mam, myślę, że kilka takich smaczków i ciekawostek, które tam wrzuciłem. Jednym z nich są maile, które wysyłałem do poszczególnych, o których teraz możemy mówić, tak? Tak. Które również ci kiedyś pokazywałem, tak ogólnie, że takie rzeczy się dzieją. Więc to wszystko jest można przeczytać i zobaczyć, jakie są, sprawdzić daty, kiedy zostały wysyłane i czy te działania były realizowane. One były związane z troską o rozwój tej dyscypliny i niektóre z tych właśnie argumentów myślę, że one są realizowane krok po kroku. Ja tak się troszeczkę żartuję, że z tego maila, którego gdzieś tam wysyłałem 2 lata, to po kolei powolutku każdy z tych punktów jest rozpoczynany, realizowany i tak dalej. Natomiast to, co mnie cieszy, jak odbierałem telefony od pozostałych prezesów ligi, to jest to, że faktycznie ta praca, którą gdzieś tam wykonałem, spotyka się z ich uznaniem i docenieniem i szacunkiem i mówią, że faktycznie widzieliby mnie na jakimś stanowisku w samej lidze. Natomiast to jest jeszcze odległa przyszłość. Ja się nad tym nie zastanawiałem. Wiem, z czym się to wiąże. I tak jak powiedziałem, ja w styczniu muszę dokonać jakichś wyborów, ale tak jak mówię, nie mówię nie. Krzysztof Ignaczak powiedział, że zanim się zdecydował objąć funkcję prezesa, to pierwsze, wcale nie najtrudniejsze były rozmowy z Adamem Góralem, tylko z żoną. I to wyznał, że to nie były łatwe rozmowy, ale przekonał Iwonę. A jak jest u ciebie? Czy jesteś w stanie zostawić Głogów i przeprowadzić się do Warszawy, do Gdańska? No do Szczecina to się nie przeprowadzaj. Absolutnie. Słowo projekt jest zabronione. Słowo projekt to równa się porażka i Szczecinem. I wykluczasz coś? Nie, niczego nie wykluczam. Zresztą wspominałeś, jak żona ma ogromne znaczenie. No, ta książka jest w ogóle zadedykowana mojej żonie, bo
Tylko dzięki jej cierpliwości, życzliwości, zrozumienia, no czasami oczywiście też, no powiedzmy, tej tęsknoty, tak, no bo mnie często nie było. Ja wyjeżdżałem przez weekendy. Ja nie mówię, że to jest ogromnie trudna praca, bo odpowiedzialna, bo są zdecydowanie zawody, które są mocniej angażujące jeszcze czas i nerwy. Zawsze chłopakom przed sezonem mówię, my nie jesteśmy kardiochirurgami, nie decydujemy o czyimś życiu lub zdrowiu, tylko dostarczamy rozrywkę. Natomiast no rzeczywiście to jest mocno obciążające i czasowo, i psychicznie. Także ja się cieszę teraz z tych wolnych weekendów. Mam nadzieję, że to trochę mojej rodzinie wynagrodzę. Ale koniec końców myślę, że żona też jest troszkę ze mnie może, pisze, że dumna, ale myślę, że zadowolona z tego, co udało się zrobić. Ja mam taką swoją gablotę z medalami, które przez te lata nasza drużyna zdobyła w tym moim pokoju, powiedzmy, tej enklawie muzycznej. Właśnie, już miałem, no widzisz, patrz. A ja już chciałem zapytać, czy będziesz podczas tych świąt grał kolędy na gitarze i w ogóle co z gitarą? No bo teraz ona nie ma konkurencji. Bezkonkurencyjna to jest żona. Natomiast gitary, które mam cztery, no, córka mi, która pięknie śpiewa, już mi zapowiedziała, że ona chce ze mną zrobić taki mini recital świąteczny, więc muszę tych kolęd się troszeczkę poduczyć. I z wielką przyjemnością mojej córce podegram do tego, żebyśmy sobie rodzinnie gdzieś tam coś zaśpiewali. Mam trochę czasu na to, żeby się oddać tej swojej pasji. I nie tylko muzycznej, ale również filmowej czy literaturze. Ja myślę, że to w tym momencie się tak troszeczkę rozwijam wielotorowo. Jeden taki duży fragment życia zamknąłem, podsumowałem, tak jak powiedziałeś, to książką. Czas ruszyć w nowe. I tak to jest, mówię, ten moment w życiu, w którym W Rzeszowie, w Resowie był taki moment. Pojawiasz się i znikasz. A pytasz mnie, czy jestem w stanie się przeprowadzić? Tak. To nie wiem jak co na to moja żona, ale ja jestem, myślę, że dość odważną osobą i jeżeli pojawi się ciekawa propozycja, to tak, jestem w stanie to zrobić. Chociaż dzieciaki jeszcze małe, 10 i 5, ale jeżeli to będzie coś atrakcyjnego, coś, co będzie również z korzyścią dla nich, no to możemy to zrobić. Chociaż nie ukrywam, że najwygodniej byłoby tutaj. Bartku, zmieniasz numer telefonu, czy będzie można do ciebie zadzwonić, poprosić o rolę eksperta już teraz Radia Centrum? Chwilowo mam ten numer. Jeżeli się on zmieni, to oczywiście poinformuję, no bo to jesteście u mnie jeden z pierwszych na liście, których... Bo taki... chcielibyśmy nie tracić twojej kariery przez tą właśnie współpracę, o której mówiłeś, nie kadźmy sobie. Ale Bartek, jak ja sobie uświadamiam te 11 lat, to ty mi też nigdy nie odmówiłeś udziału w programie. Były czasami niezgodności terminowe, ale nigdy powiedziałeś, nie przyjdę, bo zły termin, zły czas, a będziesz mnie pytał o głupoty, a nie mam ochoty. Nigdy tak nie było i za to ci też dziękujemy, ale nie żegnamy się, bo chcemy cię teraz w innej roli, właśnie człowieka, który nam będzie uświadamiał rzeczy, których naprawdę kibic nie widzi, przychodząc na mecze, czy nawet obserwując treningi. Ja jestem do waszej, jak to się mówi, dyspozycji. Bardzo chętnie się podzielę swoimi przemyśleniami. Jeżeli mi czas na to pozwoli, bo trudno mi powiedzieć, albo połączenia międzynarodowego nie będzie zrywać, to bardzo chętnie. Andrzej? No bardzo optymistycznie dociągamy do końca dzisiejszego magazynu w Centrum Sportu. Kończymy optymistycznie, to ja jeszcze zapytam o te życzenia sylwestrowo-noworoczne, o plany świąteczne, bo to jest taki okres, że właśnie mówimy o marzeniach, marzenia niech się spełniają. Czego byś sobie życzył? Tak, i czy jest taka iskierka, mówili, że ten czas do końca grudnia to jest na przemyśleń, ale czy jest coś takiego, co już jest na pierwszym miejscu, że chciałbyś to i tego ci życzyć? Przede wszystkim życzę wszystkim wam i wszystkim słuchaczom takich
mam nadzieję, że w bieli po raz pierwszy od iluś tam lat, że ta pogoda się utrzyma, bo w śniegu te święta Bożego Narodzenia są najpiękniejsze i należy pamiętać o tych rzeczach najważniejszych, które są związane ze świętami, czyli z narodzenia, czyli odrodzenia się, przygotowywania się przede wszystkim do czegoś nowego. Wręcz wychodzi to symbolicznie, tak? No bo się przygotowujemy do tego pięknego czasu i potem człowiek może zacząć życie na nowo, jeżeli sobie to wszystko dobrze przemyśli i rozważy. I myślę, że temu służą święta, żeby one były zdrowe, bo wiemy, jak zdrowie jest istotne. Do tego, żeby te marzenia, które gdzieś tam u mnie kiełkują i myślę, że jestem bliżej jednej decyzji niż drugiej, natomiast konkretów jeszcze nie ma, to ja sobie życzę, żeby ta siła, która gdzieś tam mi towarzyszyła przez lata, ta siła wypływała przede wszystkim z rodziny i wsparcia swoich najbliższych, żeby ona mi towarzyszyła, żeby te decyzje były podejmowane przede wszystkim z myślą o tym, żeby ta rodzina się rozwijała, była uśmiechnięta, radosna, pozytywna. Być może moja córka, która też jest wygimnastykowana, będzie kontynuowała sukcesy córki pana redaktora. Kto wie, kto Andrzej wie. Andrzej ci załatwi wejście do zespołu. Trzymaj dres reprezentacyjny, odkupię. Ale przede wszystkim, żeby realizować to, co sobie człowiek gdzieś tam wymarzy, żeby do tego dążył, żeby sobie to sprawiać troszeczkę przyjemności, bo po to żyjemy. Nie ma się co smucić, nie ma... Odejdźmy trochę od tego krytykanstwa, bo być może niektóre rzeczy się dzieją, bo właśnie tak się mają stać i mają czegoś tak nauczyć nas nowego i pokazać nam, co jest w życiu najważniejsze. Ja się cieszę, że tutaj jestem, w takim miejscu, w którym gdzieś tam się udało osiągnąć. I tak pozytywnie patrzę. No, wychodzę uśmiechnięty, jak się spotykam ze swoimi przyjaciółmi, jak można już ich określić, ze świata sportu, no to widzą mnie uśmiechniętego. A tak nie zawsze było, bo zawsze zwykle byłem czymś zafrasowany albo coś się tam wydarzyło, a teraz jestem uśmiechnięty i pełen energii. To widać, że nie masz już 1000 spotkań na głowie dzisiaj. Bartku, a ja nie będę tutaj specjalnie cudował. Takie po prostu dziękuję. Ja również dziękuję. Bartosz Górski, Bogdan Smola, Andrzej Blachaczak.